Chcę się z Wami podzielić krótkim świadectwem zdrowienia, a raczej przyjęcia zdrowienia w sumie. We wtorek wieczorem byłam na treningu, około godziny 21:00 i źle skoczyłam. I noga mi poleciała jakoś mniej więcej w ten sposób. Przewróciłam się i strasznie mnie bolała kostka. Co prawda pan mi tam wtedy spsikał, czymś ze mnie zamroził i już mnie bolało. No ale generalnie obudziłam się rano i bardzo mnie ta kostka bolała, trochę mi spuchła w ogóle. A w środę na 10:30 znowu miałam iść na trening. I generalnie do tego miejsca, gdzie trenuję, mam 3 minuty piechotą. I siedzę jakieś 20 minut przed tym i tak siedzę przy stole i się zastanawiam, kurczę, iść na ten trening czy nie iść. I wiecie, z jednej strony, no tak, ale przecież to jest mądre, żeby nie iść, no bo przecież zrobiłaś sobie coś w kostkę, to musisz jej dać odpocząć. A z drugiej strony głos, ale zaraz, przecież w ogóle pomodliłaś się, więc twoja kostka jest zdrowa, więc w ogóle idziesz na trening. No i postanowiłam, że pójdę na ten trening. Ćwiczyłam na tym treningu normalnie. Po treningu kostka mnie już dużo mniej bolała. I jeszcze tego samego dnia po południu musiałam wyjść z domu i miałam taką myśl, żeby założyć sobie buty na wysokim obcasie. No i oczywiście myślę, no tak, ale przecież kostka cię boli, ale zaraz. Przecież w ogóle mam zdrową kostkę, a kobiety ze zdrową kostką noszą buty na wysokim obcasie. Więc w ogóle pójdę w butach na wysokim obcasie. No i dzisiaj moja kostka ma się wspaniale, więc o, tak.